Siema, siema, jestem Ryan Jeeple, to jest kolejny odcinek z naszej serii z podwórka kolnisty i witam was na kolejnym odcinku. Dzisiaj na tym odcinku, jeszcze widzowie, przepraszam, witam też widzów na Twitchu, siemaneczkę wszystkim. No i was też zapraszam na Twitcha, żebyście oglądali te odcinki na żywo i nagrywali razem ze mną. Słuchajcie, dzisiaj dalej oczywiście MTZ jest tutaj na podkładzie pomalowany. Mam zestaw uprowo 7 przygotowany i dzisiaj od razu wpierdzielamy się w orkę, nie ma co się tutaj bawić w ogóle z tym. Troszkę siewnik został zasypany, w sensie zasypany z tym co był wcześniej, więc nawet nasion nie uzupełniałem po prostu, bo wiem, że wystarczał. Proszę bardzo. No, tam jakaś świnka chrumknęła. Co się jeszcze wydarzyło? Ogólnie to tak, porobimy sobie jakiś kontrakt tutaj u pana sąsiada na tym właśnie poletku tutaj. 4 perki, doszły mi nowe słomy, bo tam nie chciał, więc sobie po prostu odebrałem. No i mam to. Co tu jeszcze? Właśnie. Pojechałem, też tak się przejdę tędy. Pojechałem te ostro z łąką, bo łąka już jest połączona. Wybaczcie, tego nie robiłem na odcinku ani nic, ale jakoś tak po prostu mówię, dobra, i tak was to nie będzie interesować, więc mam po prostu pokażę efekt końcowy. Wyrównamy sobie łąkę, połączyłem sobie zasianę, to wszystko jest spoko, tylko trzeba jeszcze pH nawieść i odkamyczyć to potem, ale to innym razem. Więc tak, drewno, które tutaj było całe 5 drzewek, sprzedałem znaczy wyciąłem i sprzedałem po prostu, więc 8 tysięcy doszło, spłaciłem to kredyt, potem mleko doszło, spłaciłem kolejny kredyt, więc ogólnie kredyt aktualnie ma 45 tysięcy, było 55 plus 7 na koncie, to mogę spłacić nawet to, żeby mieć 40 i zawsze to po prostu mniej do spłacania i przede wszystkim na pewno odsetki mniejsze. Znaczy teraz tak wygląda łąka, a co z tamtą łąką? No dzisiaj na tej łące właśnie, gdzie była ostatnio orka, jedziemy siać pszenicę, na której to będę budował swój majątek wielki. No i słuchajcie, mamy też wrzesień, bardzo ładny miesiąc, więc siewy siewami będą ostro czerwone. Cześć Krzysiu, witam. Dzisiaj nie mam button boxa akurat, więc będzie bez button boxa. Dobra, odpalam sobie maszynę i jeździemy. Dobra, będę też niedługo oczywiście kupować tamto pole, o którym wam mówiłem wcześniej, na którym jest właściwie zasiane, zasadzone, właściwie już są ziemniaki, i będziemy też to ogarniać, bo to myślę fajny pomysł, żeby teraz już to w tym sezonie zrobić i właśnie to poletko będę sobie zakupywać. Ponadto, Krzysiu, jesteś na streamku, witam serdecznie. Słuchaj, niedługo fajnie jakbyś tutaj wpadł, bo będziemy robić tutaj kiszonkę, więc w końcu kiszoneczka, już nie mogę doczekać. I raczej też będzie trzeba kupić nową przyczepę, bo na jedną raczej średnio wozić. Także sporo rzeczy się będzie działo. Cześć Mikołaj, witam serdecznie. Jak cię nie było tutaj, akurat wpadłeś na odcinek na YouTube'ka. Dobra, więc co? Ładny tutaj ogród, zasadnik prawosiewny, nie ma co się pierdzielić, 3 metry, wrąbujemy się na ostro i lecimy z tematem, ja już tutaj to ogólnie odpalam. I szósteczku jakoś tak tutaj powinniśmy dać sobie spokojnie radę, nie? To jest 3 metry, muszę ciągle pamiętać, bo zawsze to jak robię orkę to trochę na wąsko, ale teraz myślę, że powinno iść chyba git. To w ogóle tam się sieje czy nie? Chyba coś tam sieje. Będzie akcja już, no będzie akcja. Także spoczko. Tu w ogóle fajna poletka, takie malutkie poletka, by tutaj gdzieś tam połączyć, nawet spoko, tylko że zbyt dużo tu jest właśnie takich rzeczy, jak widzicie, nie? Jakiś zagajnik, jakieś budynki. No to trochę problem był z tym, nie? Właśnie taką 50, 2 i 3 razem połączyć, to no, miałoby to sens, nie? Gdzieś tam. Pomyślimy, nie? Teraz ogólnie wiem, że będę kupować pole właśnie 39, to jest chyba tak, to jest 39 i z niego właśnie będę ziemniaki ogarniał i potem na wiosnę coś tam siał jeszcze i raczej właśnie coś wisi, coś lewituje. Marta 1900 albo 1900, siemaneczko, więc raczej sam będę sobie potem ogarniał na kukurydzę albo coś tam, mówiliśmy o tym na ostatnim odcinku, więc kto nie widział, to polecam sobie sprawdzić, tak? Zajrzeć. I to pole, kurczę, naprawdę to wygląda nieźle, nie? Jestem ciekaw, jak ono będzie oddawać, bo plonek, widzicie, będzie niezły. Nasiona tylko 120 nasion na metr sześcienny, więc to jest no mikro, właściwie mikro rzecz. I bardzo fajna klasa gleby, a tam to jest jakaś tragedia. Mam takie słabe kawałki, że to jest masakra. Wszystkie fajne kawałki są w takich paskudnych miejscach. Znaczy, kolonia oczywiście nie jest paskudna, no ale jest w takich miejscach, które nie do końca mi się podoba jako na serię, nie? Okej, bardzo fajnie to poszło. Jakie to jest modyfikacja? Ej, wiecie koledzy, tę modyfikację do tego, którą tutaj się używa? Bo chodzi ci o...
Agregat. Aha, teraz no, dobra, to możemy zrobić, zobaczyć tak. Bo ja bym chciał agregacik, który jest potrzebny do jako hydropak. Czy ja to mam tutaj w tych? Kultywatory. Tak to mam napisane, nie? No agregat po prostu trzeba jakiś tam znaleźć. Trzeba wyszukać pushkapa i on tam to dodawał, nie? Wyślijcie mu tego linka? Byłoby zacnie, bo kolega dzisiaj z rajdzikiem do nas spadł, więc fajnie. A nie do końca z Polszy. Więc nie ogarniam, co tam do żadnego tłumaczę. Ty, ja chyba jadę za wąsko, nie? Trochę tak. Kurde, ale się kurzy za tym. Nie. Powiem tak, gadajcie sobie co chcecie. Mi jakoś ten MTZ biały pasuje, nie? Dobra, no trochę będzie mijaków jakichś porobionych, delikatnie widzę. Nie, jest zły ten MTZ-cik. No cześć Tamek, chciałem się, dzięki, że padłeś. Ogólnie ten odcinek tak dosyć późno, nagrywam dosyć późno, bo jest 22:41. Zwykle tej porze streama nie mam i już właśnie sobie kończę kolacyjkę i szykuję się do lulu. Ale mówię, dzisiaj trochę przedłużę, bo obiecałem sobie, że nagram dwa odcinki na zapas. Znaczy na zapas, na po prostu nagram dwa odcinki, bo streamy są co dwa dni, czasami co trzy. I na jednym streamie tak z dwa odcinki trzeba nagrać, nie? Więc no gdzieś tam sobie powiedziałem, że chcę tą serię prowadzić właśnie na streamach. Zrobić jakąś taką innowację, bo zwykle gdzieś tam odcinki na YouTube, które widzicie, to takie wiecie, proste, nie? Takie typu o, dzisiaj robimy to, robimy tamto, nie? A jednak ten interakcja z widzami sprawia, że styl tych odcinków jest nieco inny. Inny niż wszystkich innych gdzieś tam twórców na YouTubie, wszystkim z farminga, nie? Więc nasz to spoko. Jakoś to fajnie leci. W ogóle właśnie dajcie znać, czy wam się taka forma podoba nagrywania odcinków na streamy, nie? Bo według mnie jest to naprawdę rzecz, no dla mnie to jest bardzo przyjemna. Radyjko mogę zmienić sobie, czekajcie, bo tam... O, dobra. Mam na button boxie podpisane po prostu radyjko, nie? Klawiatura radyjka i on tam przełącznik od muzyki. Ciekawostka dla ludzi z YouTube'a, odcinek jest nagrywany pierwszego... Nie pierwszy, 02. Nie pierwszy, 02, co ty gadasz? Pierwszy, 03, dzisiaj marzec, 1 marca. No ale to spokojnie, Sebol, wiesz, bo to odcinek jest na piątek, nie? Także ja jestem na bieżąco z tym. Ja chyba jadę z Beskidu za wąsko, sami. I jestem na bieżąco z tymi odcinkami, nie? No. Jestem na bieżąco właśnie z odcinkami, bo dużo mnie nie było ostatnio. Więc tak trochę jestem na bieżąco z odcinkami, ale w dupie jak chodzi o spokój, nie? Bo chciałem sobie bez kitu porobić odcinki tak na zaczką, spokojnie, bez parcia. A dzisiaj musiałem trochę streama przedłużyć, żeby ten odcinek dla was nagrać. No ale wiecie, dużo pracy, te orki najbardziej mi się zeszły. Ale spoko, mam teraz spokój. W ogóle wydaje mi się, że to chyba to była ostatnia orka, jaką robiłem. Ewentualnie może jeszcze jakieś tam powiększenie pól i raz na jakieś orka atakowalne, ale nie wszędzie. Bo teraz będę raczej szedł w ten siew bezorkowy i jak już to dużo starożówki korzystać będę, bo w tym sezonie starożówki za bardzo nie pokorzystałem. A jest to fajna opcja, którą chciałem wykorzystywać, nie dość, że ekologiczniej na sejwie więcej pieniędzy się zaoszczędzi, to jeszcze dużo się kasy zarobi dzięki temu, że robi się bezorkowy. No ale wiecie, ej, czy to jest poprawne w ogóle to, co ja robię? W sensie, że po orce wrąbałem się od razu z agregatem i potem siewnik? Chyba to jest okej, okay, nie? Jest tak dosyć w miarę wydaje mi się realne, bo rozbiłem te grudki gdzieś tam i potem na się sieje, nie? Po tym. Raczej bardziej powinna pójść ta leżówka, nie? Jakaś tam, żeby to ściąć i w ogóle, nie? No raczej tak to powinna pójść, nie? Uprawało się, więc chyba git, nie? No właśnie, nie? Właśnie... Się zastanawiam, bo wiecie, jakby nie jestem rolnikiem w życiu realnym, że tylko tyle mam wspólnego z tym, że kiedyś coś tam pomagałem przy tym, a tak naprawdę nigdy się nie zagłębiałem tak ostro w to, jak to się powinno robić i jaki to ma też wpływ na to, na ten plon, czy tam co tam, wiecie, co innego, nie? Więc rozumiecie mnie, chyba, mam nadzieję. Okej, okay. 9 minut odcinka. Nawet powiem szczerze, że chyba jest szansa, że skończymy to pole, bo tu jest, może szerokość jest nieduża, ale jest, no, dłuższe to pole w tym miejscu, a tam byłoby troszkę luźniej, nie? Na pewno. Czy my to zrobimy na raz? Chyba tak, postaram tak się w miarę środkiem jechać, to jeszcze potem udało mi się zrobić poprzecznie, jak z tamtej strony i miałem tutaj z tego klina z głowy, nie? Byłby z głowy ten klin, ale chyba to nie zrobi niestety. Trzeba się trochę cofnąć, nie? Tak, trochę się trzeba cofnąć. Jeszcze trochę się cofniemy. Już chyba od tego miejsca, tak, od tego już mogę normalnie zacząć siać.
No, chyba trzeba niedługo będzie zainwestować w GPS-a, ale to myślę, że dopiero jak kupimy już nowy ciągnik, bo niedługo jest taki właśnie plan, nowy ciągnik zakupić, to dopiero wtedy zobaczycie, co jest 5, nie? Także myślę, że w przyszłym odcinku uda mi się... A może ty, a jakby nagrać kolejny odcinek właśnie takiego samemu singla, żeby też jakoś go fajnie pomontować, to wam właśnie bym pokazał nowy ciągnik, jaki chcę kupić, bo to będzie ciągnik trochę jakby tak powiedzmy z salonu, nie? Ja specjalnie na niego wezmę kredyt, żeby go zakupić i no mam nadzieję, że on się ogólnie spodoba, nie? Więc co do tego też to może być naprawdę fajny. Fajna to może być rzecz, nie? To troszeczkę leci po ściernisku, potem orka albo globozarka, usunięcie ziela takimi grabiami, potem brony, agregat i sianie. Matko boska, to jest etapów upraw, nie? Żeby dobrze uprawić pole, nie? To jest dużo. A dzięki Krzychu Games za tą informację, nie? Pęd będzie. No to już się wysprzęgliłem na odcinku ostatnio, tylko że to wypikałem co prawda, więc może ludzie nie wiedzą jeszcze. Chyba, że ktoś czat czytał. Ale już mówię, w kolejnym odcinku raczej zobaczycie co będzie grane, nie? Więc super, bo to naprawdę będzie duży progres i bardzo mu rozmaici. Kurczę, nie, krzywo to posiałem, ale to się dosieje tam potem, nie? Czy potem. Ta, no, parciarski obszarnik to bierze za tora. Już miałem wcześniej właśnie za orka, myślałem też nad Proximo, taką fajną, no bo widziałem. Na jakichś tam stronkach, chyba na King's Modzie było to? Chyba tak. Ale ostatecznie zrezygnowałem i zobaczycie, nie? Fajna maszyna będzie. To ja wam gwarantuję. Ja lecę, czwarta rano wstaję do pracy. Na 6 rano, okej. Okay. Trzymaj się Krzychu, dzięki, że padłeś. I tam ten, wyśpij się dobrze i miej pracy jutro też, nie? Przerąbane. Ja też pamiętam właśnie, kiedyś chodziłem spać o 21, żeby stać na 5, żeby być wyspanym. I o 6 do roboty, nie? Kurczę, to jest... Przekichana sprawa. Ja normalnie, powiem szczerze, że o wiele lepiej mi się pracuje, kiedy ten, mam na, znaczy miałbym na zmianę popołudniową, nie? Znaczy lepiej się pracuje, ale masz wtedy, nie masz dnia, nie? Bo rano nic nie ogarniesz. Trzy zmianówkę masz? Ja cię chwycę, to już przesrane. Ty akurat pracowałem na dwie zmiany, nie? Od 6 do 14 i potem na drugim tygodniu od 14 do 22, nie? Nocki najlepsze? Znaczy wiele, że pewnie jest trochę luźniej niż w dzień. Tak samo właśnie jak u nas z popołudniówki, jak się robiło, to było spoko, a rano był zapierdziel, nie? Jak jestem nowego The Foresta? W sensie Sons of the Forest, bardzo fajna gierka. Słyszałem, że wyszedł patch, który poprawił dużo rzeczy i dodał kilka opcji, których mi brakowało, także mega się cieszę. Nigdy w The Foresta nie grałem, więc to jest zupełnie pierwszy raz, pierwsza chwila z tą grą. No i fajnie, The Forest jak najbardziej spoko. Ma lekkie bugi, ale to jest Early Access, więc na luzie, nie? Mała cena. Za taką cenę to nie ma co narzekać, że gierka jest taka, a nie inna. Ja się cieszę, że jest taka, nie? Więc spoko. Dobra, my teraz sobie pojedziemy trochę z tej strony, bo tu troszkę będzie ciasto się robiło. Widzicie? Cześć, rekin, trzymaj się w takim razie, popatki. Ja tam też pisał rekin, że spada, więc nie wyszedłem wcześniej, ale jak coś siemka. Mi się mega spodobało, tak bardziej się w nim odnajduje, ale to chyba The Forest na VR lepszy. Czy ja wiem, czy The Forest na VR lepszy? Chyba nie, nie wiem, czy nie, jakoś, znaczy może. Nie wiem, według mnie walka mogła być ciężka tam na tym VR-ku, nie? Albo uciekanie od tych mutantów i tak dalej, nie? To mogło być trochę porąbane. Czy powiem rekin od tyłu? Nie dzisiaj, dziękuję. Nie, Sebol, brakowało właśnie mi tego w The Forestie, że nie było szybkiego wyboru rzeczy, nie? To na pewno. Plus tam jeszcze crafting tak trochę dziwnie, znaczy spoko, bo tak się układało rzeczy, ale jakoś tak... Może kwestia przyzwyczajenia po prostu, nie? Ale na pewno brakowało mi tych szybkich skrótów klawiszowych, nie? Żeby tam sobie wyciągać jakieś rzeczy. 35 godzin będzie przegrane już? No to szybciutko, nie? Wam idzie to. To wypikasz? Tak, z Twitcha wypikam sobie rekina od tyłu. Dobry pomysł. Ono chyba bliska, nie wiem, czy się z tym wrobię, bo dzisiaj mam tylko w planach siewy, więc no. Kolejny odcinek robię na całym polu, zwykle staram się mieć coraz to więcej pól, żeby robić jakieś fajne dla was rzeczy. Ale no niestety teraz się nie za bardzo nie wyrobiłem z tym, żeby coś innego dla was zrobić. Znaczy mogę siać na innym polu, ale
Ja właśnie chcę pokazać cały proces przekształcania tej łąki na pole. Chyba się udało. No, jakoś tak. Ty, te ziemniaki już można normalnie kopać chyba, nie? Ja bym tak w kolejnym odcinku właśnie robić ten. O, jedź pan. W kolejnym odcinku jakby zrobić ciężkie zakopki. Bo to właśnie mówię, pole chcę zakupić. Tak trochę wiecie. Może nie realistycznie do końca, no, ale to jakoś seria też nie jest mega realna. Czy coś. No tak, już sebol nie wymyślę. Nie filozofuj tutaj. Dobrze to idzie? O matko. Jakoś tam to powoli idzie. Nie, no idzie to jakoś. W miarę. Nie wiem czemu ten MC tak mi siada, ten biały. Ale jak mówię, to jest tylko podkład, także spokojnie. Kamil Ślimak od tyłu to Kamil Ślimak, no. Okej. Dobra. Czerwony by oddał? No tak, czerwony jest taki, wiesz, oklepany, nie? Każdy ma czerwonego MZ-a. Ja taki mam myśl oryginalny, bo Parczewski tamten był taki, wiesz, granatowo-czerwony, znaczy granatowo-wiśniowy. Tu raczej właśnie, pewnie w przyszłości poznał jakiś inny kolorek, nie? Może pomarańcz jakiś taki? Albo żółty? O właśnie, no, Sebo, to w samym czasie napisałeś, co ja powiedziałem, nie? No. Widać, że syn, widać. No tak, wszyscy wiadomo. Okej. Fajnie ten agregacik jest, kurczę. Tylko, nie no, w sumie spoko. No, nie najgorszy, nie? Ale wiecie co? Myślę, że no wiem, co już kupię na wydobytek razem z traktorkiem, bo jest planowany, ale kupię sobie taką maszynę teraz. Nówkie, sztukie. Ty, a jakby tak złożyć dofinansowanie na młodego rolnika i ciągnik na młodego kupić? Słuchajcie, free 100 koła dostaję, nie? I mam nowy ciągnik. Bo ja tego nie robiłem, a w sumie mogę to zrobić. Jak już taka seria, chcecie, żeby była realna? Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił dofinansowanie na młodego rolnika, w sensie wiecie, o co chodzi, i po prostu kupił nowy ciągnik za to, nie? Bo to muszą być nowe maszyny. A teraz chciałem jeszcze kupić dwie nowe maszynki i to byłoby spoko, nie? Nie dadzą ci? No co nie dadzą? Dadzą. O, masz. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie ma teraz sąsiadka, a poza tym szkołę rolniczą musi ukończyć. Ty, ale Beskidów, zobacz, jakie to było porąbane. Na przykład na streamach, nie? Na odcinkach. Że idziesz do szkoły rolniczej przez cały sezon farmingu, szkolisz się i potem dostajesz młodego rolnika, nie? Co to by było? Ty, ale jest wrzesień. Kiedy się zapisują ludzie do szkoły na tego? Na to. Jak to się nazywa? No. To studium. Roleplay by był? Ty, może się zapisz do takiej szkoły, co? I za rok bym skończył już szkółkę, bo to jest roczna, nie? Akurat jest wrzesień. Może się składa kwity. Wiecie co, Luiska? Ja złożę te kwity do tej szkoły rolniczej. I zrobię z tego rolnika, nie? Rok się pouczę i za rok we wrześniu będziemy już na wyciągnięcie, znaczy będziemy mieli 100 tysięcy, nie? Ogarnięte. Tak można zrobić. Mózg rozwalony, nie? Muszę jakiś samochód kupić do jazdy do tej szkoły. Daleko ta szkoła będzie? Gdzie jest jakaś szkoła rolnicza? Kojarzycie jakąś szkołę w farmingu? Tu jest szkoła, o. Budynek taki. Nie, ja będę zdalnie robił, ty, chłopie, zdalnie, ej, ale IQ300, zdalnie będę się uczył. Normalnie Teamsy zainstaluję sobie albo jakieś tam Zoomy i będę zdalnie robił młodego rolnika. Także dzisiaj składam kwit ludziska, tylko skończymy to pole siać. Elektronicznie złożę, matury tam oczywiście mam wszystkie pokończone. Świadectwo z paskiem, także to będzie kwestia czasu. Ty, poletko się skończę. Elegancko.
Patrz. Na dupie? Co ty na dupie, ty? Weźcie się tam spokój jeden z drugim. Jakiej dupie, pasek. No i fajowo. Ale łeb mnie napierdzieli się, nie, to jest jakaś masakra, nigdy go łeb nie boli, nie? A dziś to jest hit. Może dlatego, że trochę pokój wyziębiłem, nie? Otworzymy sobie okno i to może być to. Chciałem się sprzątać, odkurzać. Nigdy więcej nie będę odkurzał. Dobra. Ja wiem, nie posionym, ale trochę trzeba tam podjechać. No to pytam pasek, bo... co ty? A, w Synach Lasu, tak, tak, oczywiście. W gierze jak najbardziej. W gierze. W gierze. Dobra, siemniczek odpalony. Nie lecymy z tym. Potem zobaczę Heszek. Teraz za bardzo nie mogę. Okej, okay, troszkę tak się wyrównać sobie. Nie no, patrzcie, fajnie poletko poszło się na to odcinku. Tak jak się skupić, nawet idzie... Wszystko fajnie ogarnąć. Dobra. To krzaka trochę wytnę, wiecie? No, czekajcie, ja go trzeba wyciąć, bo będzie wkurzał. O! I elegancko. I od razu miejsca. Więcej. Meksyk, fuch, poszło szybko, krzaczek nie ma. Dobra. Tam też trochę sobie cofnę. Sebol, bardzo fajny pomysł, tylko też mam YouTube'ka, nie? Nie mogę zrobić całego streamka poświęconego Sons of the Forest. W sensie, jak już wrócą streamy daily, to tak, nie? Ale póki mam te streamy, wiesz, 3 razy w tygodniu, to nie bardzo, nie? Będą lajciki od poniedziałku do piątku? Oczywiście, że tak. Będziemy jak najbardziej dupcać w Synów Lasu i tak dalej, nie? No, no to tak, tak, no tarcie logiczne, nie? Okej. Okay. Spoko. A kiedy? No jak już skończę tylko modelować parę rzeczy jeszcze, to będę mógł nagrać odcinek i wtedy będzie można działać, nie? Tam jest chyba nie dosiałem do końca, nie? Niedosionym, okej. Dobra, trochę tutaj będę się poprawiać najbardziej z tym, no ale wiecie. Rolnik sam w dolinie. Tak? Przeszli 14 godzin? Ale to trochę hardy są, chłopie. Gdzie jest fan z rozgrywki? Daj spokój. 14 godzin przeszli gierkę. Ja nie z tych. Ja wolę tam ekscytować się gierką. Nie, 14, o, nie puszcza pisze, dobra. Ej, kur... Masakra. Jakieś pole krzywe na nic, coś tu. Dobra. Oś, w ziemniaki wrąbałem. No nic, słuchajcie bliska, dziękuję za uwagę. Fajnie, że się tu wpadli. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Jeśli tak, oczywiście zobaczcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i napiszcie jakiś fajny, miły komentarz. Ja się z wami w ten sposób pożegnam. Dzięki, żeście byli. Dajcie znać, co sądzicie o takim zestawie. No i co? Do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Papa, padajcie na Twitcha, bo pewnie jak teraz oglądacie, to jest stream, także... Nagram właśnie kolejny odcinek, jak coś, także zapraszam serdecznie, cześć!